dwa razy. No, minie trochę czasu, zanim podniosę to 5 razy. 3 dni temu w sobotę było 2 razy i dzisiaj we wtorek też jest 2 razy. 3 dni temu zrobiłem 3 serie. Pierwsza seria to był rekord właśnie. 2 powtórzenia 81,5 kg. Potem wziąłem 5 razy 70 kg. To dzisiaj ustawiłem ciężar 77 kg. No nie wiem, czy to nie będzie za dużo. A gdyby tak piątki zamienić na dwójki. No nie, zobaczę. 77,5 kg. Zobaczymy, ile razy to wezmę. To będzie o 7,5 kg więcej niż 3 dni temu. Chyba 2 razy starczy. 77,5 kg 2 razy. Trzecia seria 71,5 kg. I 71,5 kg 3 razy. Taka będzie piramida ciężarowa. 81,5, 77,5, 71,5. No i teraz, żeby tam parę z 5 powtórzeń. Dobra, to teraz zrobimy normalną ilość powtórzeń. Zobaczymy, od 5 do 8 tak sobie obstawiam. A ciężar to będzie 47, 57 i 4, 61,5 kg. Normalnie wziąłbym to 10 razy, ale wziąłem 2 duże ciężary, to teraz podejrzewam, że od 5 do 8 powtórzeń wyjdzie. Nie. O, jak lekko. Nie, 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 nie pomagaj. Osiem. To jeszcze byłem w stanie kontrolować. No, od 5 do 8 i wyszło 8. Na poprzednim treningu wiosłowanie było samymi 20. Było same 47. Tym razem dołożyłem 2 piątki plus 10 kg. Łącznie 57,5 kg na wiosłowanie. Cel jest taki, by zrobić chociaż 5 powtórzeń. No i jest 5 powtórzeń. Druga seria. 57,5 kg. Trzecią serię zrobimy bez piątek. Thank you.
Wiosłowanie zrobione. Postanowiłem spróbować, ile dam radę podnieść na martwym ciągu. Zacznijmy od bazy, same 20, 47,5 kg. No to lekko poszło. To dodamy 5. Już nie będę skręcał. Poszło. Dodajmy 5. Thank you.
10 to będzie 77, tak? 47, 20, 67 i 10, 77. Nie skręcone. Chyba nie spadnie. Poszło. 77 poszło. Dodajmy kolejne piątki. Będzie plus 10 kilo. To będzie 87. Zbliżamy się do rekordu maksymalnego obciążenia. Kilo. 5, 7. 7 lat temu mój rekord był 80 kilo. Teraz jest 87,5. No, jak to się uda, to pobiję rekord. Dał radę. No to teraz czwórki jeszcze. Po 2 kilo to będzie 91,5. Maksymalne obciążenie, jakie mam na siłowni. Koniec rynku.